Szkoda. Ja wiem, że wszyscy się bardzo cieszą, że od poniedziałku wrócą do szkoły. Nie! Ale do poniedziałku jeszcze trochę, jeszcze cały weekend przed wami. Słuchajcie, dzisiaj zaprosiliśmy do nas tutaj na ferie dwóch panów. Pan Jakub, który jest... który jest wędkarzem, i pan Bogdan, który jest wędkarzem. Do tego jeszcze dodam, że pan Jakub jest prezesem koła wędkarskiego o nazwie Lipień. Wiem, że już się dowiedzieliście, że ta ryba, którą widać na zdjęciu, nazywa się Lipień i właśnie jest to piękna ryba z pięknym pióropuszem takim. I dlatego koło, które tutaj działa wędkarskie, koło wędkarzy, właśnie przyjęło tą nazwę Lipień. A panie Jakubie, kiedy to było? Kiedy to było powstało? 44 lata temu. Ojej! 44 dużo? Lata temu. Nie! Dużo! Bardzo dawno temu. Tak. I do tej pory koło Lipień tutaj działa, jeździ na ryby, czasami bliżej, czasami dalej, i myślę, że dzisiaj trochę tych ryb, no mogą czasami wyjść, rybę zalicza się, że została złowiona dopiero jak znajdzie się na brzegu, prawda? Jak ryba podczas holu ucieknie, to jej szczęście i punkt dla niej. Jak uda się ją wyciągnąć na brzeg, to wtedy jest punkt dla nas, no i oczywiście rybka wraca do wody, bo współcześnie w tej chwili jest taka moda, że każdą rybkę złowioną wypuszczać z powrotem do wody. Po co? Żeby mogła żyć, rosnąć i cieszyć następnych wędkarzy. Dlatego jak rośnie i będzie większa, to wtedy można ją złowić. Można ją ponownie złowić, popytać się jej, jak się czuje, co się wydarzyło w tym czasie, czy ryby mówią? Nie! No właśnie, ryby nie mówią, co nie znaczy, że się nie porozumiewają między sobą. Dobrze, to już wiemy, że ten przyrząd nazywa się podgierak. Ten podgierak oczywiście, żeby wszedł nam do samochodu, to można poskładać, tak. Ale my go sobie zostawimy rozłożonego, bo w tobie może nam się jeszcze przyda. No dobrze, czyli jak się nazywa... Jeszcze tutaj nie będzie. Jak się nazywa ta rzecz, na którą łowimy ryby? Wędka. Wędka. Czyli bardzo długi nieraz kij, nieraz krótszy, zależy jaki nam jest potrzebny. Myślę, że każdy wie, jak wędka wygląda. No więc właśnie, sobie najpierw ustalimy, i tu może fachowców zapytamy, naszych wędkarzy z koła Lipień, co taka wędka musi mieć, żeby mogła złowić rybę? No, już wam teraz, kochani, opowiemy. Ja wiem. No proszę, powiem. Żyłkę, haczyk i pławik. Co takiego? Żyłkę, haczyk i pławik. A sama wędka? Nie. Żyłka, spławik i haczyk, to co jest? To jest uzbrojenie wędki. A wędka to jest wędzisko z tworzywa sztucznego. Kiedyś było stosowane bambusowe wędki były. Jeszcze wcześniej były wędki z leszczyny, z jałowca. Nasi pradziadowie wędkowali, mieli wędki. Zamiast żyłki używało się końskiego włosia. Czyli z ogona wyrywało się konikowi te włosie i z tego się robiło żyłki, tak zwane włosie do łowienia ryb. Teraz już mamy wędziska wyczynowe i wędziska amatorskie. Wędki amatorskie nie, dla wędkarza, który wędkuje amatorsko, nie powinny przekraczać 8,5 metra, w zasadzie 8 metrów. Natomiast dla wędkarza wyczynowego, bo wędkarstwo jest również wędkarstwem wyczynowym, wędkarz może posiadać wędkę do 13,5 metra. To jest bardzo długa wędka. I ta wędka wytrzymuje obciążenie wszystkich złowionych na danym łowisku ryb. Czyli teraz są już wędki długie. Do tego jest żyłka przyczepiona. Do tego jest przyczepiony, na tej wisi spławik,
na tym wisi obciążenie spławika i takie, żeby było widać, że ryba bierze, czyli odpowiednie do wyporności tego spławika jest obciążenie, haczyk. A co na haczyk zakładamy? Proszę. Przynęta. Jaka przynęta? Proszę. Ryby. No nie, ryby nie. Robaki, kukurydze. Dżubnice. Ciasto, tak. Kręczak. Czyli mamy przynęty zwierzęce i pochodzenia spożywczego. Ryby biorą w tej chwili w zasadzie na wszystko, ale jest ich bardzo mało. I dlatego trzeba na łowisku przystosować się do danego łowiska. Natomiast jak tam jeden z was wspomniał, kolega, jak tobie na imię? Sławek. Sławek powiedział, że rybę. Owszem, wędkuje się również na żywca. Jest to wędkowanie na żywca. Wędka do tego jest zupełnie inna, inny spławik, duży, ciężki. Wtedy zakłada się rybkę złowioną na tym łowisku. Nie wolno przyjeżdżać na łowisko z rybką z innego łowiska. W tej chwili dlatego, że taka mała rybka kupiona w sklepie zoologicznym posiada inne bakterie, które mogą być wrogie dla tego środowiska, do którego zostały wpuszczone. Dlatego wskazane jest w tej chwili przez ichtiologów, a ichtiolog kto to jest? Już wam powiem. Ichtiolog to jest taki człowiek, który zajmuje się wszystkim, co żyje w wodzie. Czyli rybami, robaszkami, pływakami żółtobrzeżnymi, wszystkimi zwiątkami i wodą. Czyli zajmuje się życiem wody, ichtiolog. I ichtiolodzy opracowali w tej chwili takie przepisy, które wyraźnie mówią, że na łowisko trzeba złowić na łowisku tą rybkę, na którą się będzie łowiło. Czyli jak chcemy łowić szczupaka, musimy złowić pierw taką małą rybkę, wymiarową. Może też sztuczną rybkę. Toczną rybkę można mieć, brawo, tak jest. Możemy mieć sztuczną rybkę, możemy mieć blachę, możemy mieć gumy, możemy mieć wszystko na drapieżnika. Bo ryby dzielimy na kategorie wolnego żeru i ryby drapieżne. Drapieżne to które? Kto mi powie? Szczupak, okoń, sandacz. No reki u nas nie ma. U nas nie ma reki. Szczupak, tak, okoń, sandacz, tak, brawo. A wolnego żeru, jakie to są rybki? Leszcz. Jaka rybka? Jaka? No, wolnego żeru, powie, takie co pomału sobie pływają, jedzą ciasto, jedzą robaczki, świeczeczka. Łoć, lin, leszcz, karp, zdręga, chociaż zdręga była zaliczana. Tak, zdręga była zaliczana. Kochani, tyle wiecie teraz wstępnie o rybkach. Ale zatrzymajmy jeszcze się na chwilę. Tak? Rozmawialiśmy o tych drapieżnych, które polują na inne małe rybki. I teraz jak chcemy złapać taką małą bardzo rybkę, to możemy albo właśnie na wędkę, albo jest jeszcze jedno urządzenie. O, zaraz wam pan tutaj pokaże, co to jest za urządzenie. To jest siatka. Nazywa się podrywka. Zapamiętamy? Podrywka. I teraz tak. Nie, można. To się wkłada do wody, cichutko się czeka, aż te rybki przyzwyczają się, że taka siatka się pojawiła i nie będzie przeszkadzała i potem należy szybko wyciągnąć i tak jak pan tutaj Jakub powiedział, nie wszystkie rybki się nadają do tego, że możemy je wykorzystać właśnie jako żywą przynętę na drapieżnika. Czyli mamy tak, podzbierak, odrywkę, coraz więcej sprzętu poznajemy. Myślę, że przyszła też pora poznać trochę ryby. Moi kochani,
widzicie lipienia. Widzicie lipienia? No właśnie, panie Jakubie. Jest to ryba, tak? Kochani, lipień należy do ryb. Dochodzi do bardzo dobrej wagi, bo nawet powyżej 2,5 kg. Rośnie w wodach stojących i płynących. Żyje, jak to powiedziałem, żywi się robaczkami. Ryba zaliczana do wolnego żeru, ryb wolnego żeru, ale wspaniała, atrakcyjna ryba dla wędkarza. Ciekawostką jest to jednak, że ta ryba posiada lekko żółte mięso, bardzo delikatne, lekko żółte mięso. Jest jeszcze ciekawostka też, panie Jakubie, że na jesień ta ryba staje się drapieżnikiem. Tak, tak, tak. I potrafi małe rybki. Małe rybki zjadać. To samo co zdręga. Dobrze, popatrzmy na kolejną bardzo podobną rybę. Popatrzcie. Wcale tak wielka różnica. Proszę bardzo. Łódź występuje w wodach jeżących, w stawach, w jeziorach. Ryba wolnego żeru. Bardzo rozpowszechniona, kiedyś była pod ochroną, w tej chwili wymiaru ochronnego nie posiada. A co to jest wymiar ochronny, powiem wam? No proszę. To jest to, jak ryby jest bardzo mało i nie wolno ich łowić. No nie, ja ci odpowiem inaczej. Wymiar ochronny to jest wymiar, który musi posiadać złowiona ryba, żeby wędkarz mógł tą rybę zaliczyć do zawodów, czyli kiedyś płoć miała 15 cm, to żeby kiedyś można było zaliczyć ją jako rybę do punktacji w zawodach, musiała mieć 15 cm. Jeżeli nie ma wymiaru ochronnego, to rybkę należy delikatnie spiąć i puścić z powrotem do wody. Tak samo jeżeli chodzi o konsumpcję, czyli o jedzenie tej ryby. Nie wolno było tej ryby, jeżeli nie posiadała 15 cm, zabierać. Dlaczego? Dlatego, że to był wymiar ochronny. Teraz wam tutaj pan... A to myje. Dobrze. Pan wam żebyście widzieli, 15 cm na linijce to jest tyle. Czyli taka rybka. Ale mała. No. Mała, prawda? A wiecie, bo to jest też ciekawostka, tak? Żeby płotka urosła do 15 cm, ile potrzebuje czasu, żeby była taka? A ile ty masz lat? No to 9-letnia płotka miałaby tyle. 20. No, no, gdzieś tyle by miała. 7 lat. 7 lat do 15. Tak? Potrzebuje taka płotka, żeby urosnąć do 15 cm. Czyli rybka, jeżeli chodzi o płoć, ryba, którą można zabrać na przykład do domu i można ją usmażyć, to musi mieć przynajmniej, jeżeli chodzi o płoć, przynajmniej skończone 7 lat, czyli w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Tak? Tak. Ale tak jak podkreślamy, modne w tej chwili jest to, żeby wszystkie rybki złapane wypuszczać. No i jeszcze jedna podobna rybka. Bardzo proszę. Zdręga. Ryba. Bardzo piękna, nazywana często przez was, przez dzieci, przez młodzież jako złotą rybkę. Posiada przepiękne ubarwienie. Bardzo czerwone, intensywne płetwy. Piękną, srebrzystą łuskę. Bardzo ciekawa ryba. Jest to ryba, która była dotychczas do 2010 roku zaliczana jako ryba drapieżna. Po prostu rybę łowiło się tą również na blachy, na takie małe rybki. Była zaliczana do ryb drapieżnych. W tej chwili tą rybę wyłączono z sektora drapieżnego z uwagi na to, że jest zaliczona w większości do ryb wolnego żeru. Ryba, która trafi dorosnąć do 2 metrów 5 cm i osiągnąć wagę 8,40. Rekord polski na Lesza za ubiegły rok wynosi 8,40 kg, także jest potężna ryba złowiona w
kujawsko-pomorskim przez wędkarza na rosówkę. Żywi się wszystkim, co znajdzie w wodzie, czyli robaki, można na pęczak, na ciasto, na wszystko ją wędkować. Proszę. I jest jeszcze bardzo podobna rozpiór. Bardzo rzadka ryba. Bardzo rzadka ryba rozpiór, ale jest zbliżona. To jest krzyżówka między gapiorą a leśnem. Rozpiór jest rybą, która żyje raczej w wodach bieżących, czyli w rzeczkach. W rzekach, warcie, wszystkich rzeczkach, które mamy. O, i teraz byśmy przeszli do taras srebrzysty, tak zwany, popularnie mówiąc, jakby wasi dziadkowie albo rodzice, to jest Japoniec, tak popularnie mówiąc. Taraś jest rybą... Albo często też bączek nazywany. Tak, bączek nazywany, srebrna rybka, bardzo atrakcyjna. Ale tu już jest... A tu jest taraś szlachetny. Karać złoty, bardzo ładna ryba, elegancka, ładnie się prezentująca, atrakcja dla wędkarzy. Możecie ją, możecie tą rybę spotkać w wodach stojących i bieżących. Karpinołuski, sazan, uwaga! Kto jadł na Wigilię karpia? No, kto widział karpia na żywo? To zauważcie, że ten karp, którego wy kupujecie, znaczy jest na Wigilię podawany, jest bez łusek. A to jest pełnouski, tak zwany sazan, karp pełnouski. Sazan, bardzo ładna ryba, dochodząca do wagi, uwaga, 35 kg. W ubiegłym roku na jeziorze Dobro Plaszkowie zrobiono takiego karpia. Węgorz, uwaga, węgorz. Najbardziej tajemnicza ryba, posłuchajcie. Najbardziej tajemnicza ryba, która, żeby wydać potomstwo, schodzi do morza sargasowego i ginie. Ryba, która potrafi przejść z jeziora do jeziora linią brzegową. Linią brzegową wychodzi rychło rano. Popatrzcie, jak ta rybka musi wiedzieć, że w południe jest sucha trawa, suche nadbrzeże, a ta ryba rychło rano, skoro tylko śni, wychodzi z wody, i idzie linią brzegową, przechodzi przez trawę, przechodzi przez wszystko do następnej wody, z której jest odejście do innej wody. Ta ryba wędruje. Ryba wędruje. Węgorz dochodzi w tej chwili, jeżeli chodzi o zalew wiślany, to jest rekordowe wyciągnięcie, to jest 9,5 kg. Rekordowy węgorz, ale złowiony na tak zwane haki rybackie, to jest inne wędkowanie. Ryba atrakcyjna, bardzo. Ale tą rybę można w naszych jeziorach spotkać. I teraz uwaga, ta ryba do czego jest podobna? Kto się zgłosi? Do węża! Do węża! A ja się zgłosi, tak, do węża. A jakie znamy węże? Nie. Dobrze, a to uwaga, bo teraz sprzedam ciekawostkę, która może wam kiedyś pomóc nie trafić do szpitala. Jeżeli chodzi o węgorza, który występuje w naszych wodach, tak jak tutaj dziewczynka powiedziała, kolega też, przypomina trochę żmiję i trochę z tej żmii ma, dlatego, że jeżeli byście mieli jakąś ranę, byli skaleczeni i krew węgorza by się dostała do waszej krwi, to ta rana, przyjdzie zakażenie i niestety kończy się wizytą w szpitalu. Tak więc chociaż u nas nie ma jakichś strasznych ryb żyjących w wodzie, to trzeba wiedzieć, że przy węgorzu, jeżeli ma się jakieś skaleczenie, to lepiej omijać go szerokim łukiem, bo jak każde takie wężowate, no ma toksynę w swoim ciele. Ciekawostka jest też taka, jakby kiedyś dziadek czy tata złapał węgorza, ten węgorz nawet po zabiciu, jakby był od razu smażony, bo rozumiem, że jesteśmy pod namiotami, będzie jeszcze się ruszał na patelni, tak ma unerwione całe ciało,
I ciekawostka jest też taka, że no niestety nie można pozwolić, żeby węgorz, czasami te węgorze nad morzem jecie też wędzone, bo można, można kupić, ale nie można węgorza dopuścić, żeby sam umarł, tak, żeby zdechł. Trzeba go zabić, jeżeli chcemy zjeść, dlatego, że jak będzie zdychał, też zatruje cały swój organizm. Cały jest zatruje. To jest taka ciekawostka, dlatego pokazałem najciekawszą rybę w naszych wodach, ale teraz popatrzcie, jakie jeszcze ryby można złapać. I myślę, że przejdziemy najpierw od karpki. Proszę, karp koi, popatrzcie. Karp kolorowy możecie w palmiarni naszej, tutaj w naszej palmiarni jest karp kolorowy. To jest karp kolorowy i to jest karp, który osiąga wagę do 30 kg. Piękny, kolorowy, jest sprowadzony z Azji. Są białe, kolorowe, tak jak widzicie. Ale najwięcej w jeziorach, popatrzcie, jest... O, tego karpia. To jest kazan. Ta ryba na pewno ma powyżej 20 kg. Na pewno. To wygląda jak foka. Taka gruba była. Ta ryba jest zważona i z powrotem puszczona do wody, a wędkarz, który złowi taką rybę, musi posiadać matę specjalną. Tą rybę się kładzie na matę, na macie się dokonuje ważenia i mierzenia tej ryby, czyli długości i wagi, i potem z tą matą się wchodzi do wody i co się robi? Rybkę się żegna. Rybka idzie z powrotem do wody. A teraz zobaczycie karpia, którego na Wigilię. O, to jest wigilijny karp. Z tym, że rekordowy. Tak, to jest karp na pewno, który co ma powyżej. Na ile pan ocenia wagowo? Wagowo ta ryba powyżej 24 kg na pewno. I ta ryba, uwaga, popatrzcie kochani, tam widzieliście o łuski. Tu są gdzie niegdzie. Tutaj są łuski i przy głowie są łuski. Całe podbrzusze jest gołe. Ta ryba to jest jedna z ciekawych ryb, którą na Wigilię rodzice kupują, na pewno tradycyjna ryba świąteczna. Wspaniała ryba i do tego jest wspaniałą, atrakcyjną rybą. Rybę tą się łowi na przeważnie na kulki proteinowe. Są specjalna zanęta. Zanęca się to miejsce przez co najmniej 2 tygodnie. Potem się wrzuca wędkę z kulkami proteinowymi. Następnym razem, jak się spotkamy, to wam przyniesiemy tą kulkę proteinową. Pokażemy wam metodę łowienia. I ten karp zostaje wyciągnięty, zmierzony, zważony i z powrotem puszczony do wody. No dobrze, tutaj ryba nam wzięła, ciągnie i sobie popłynęła. To spróbuję inaczej. Ja. No to chodź. No spróbuj związać. Dobra? Dobra. Tak. Sprawdzimy, ryba przypłynęła, ciągnie, 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 jest związane. Ale słuchajcie, bardzo w wędkarstwie ważna umiejętność różnych wiązań, dlatego że sznurek jest mocny. Ktoś widział kiedyś żyłkę wędkarską? Ja! Prawie, ja mam nawet no właśnie, taka prawie przezroczysta jak włos, w związku z czym są różne techniki wiązania w ten sposób, by żyłka na tym wiązaniu była bardzo silna. Ja wam pokażę najprostszy, ale bardzo efektywny sposób, tak zwany zderzakowy. Robimy dwie, jak gdyby, kokardki, tak? Przytrzymujemy w ten sposób i jeden koniec w tą stronę, powiedzmy też cztery razy, tak, i przekładamy przez oczko i z drugiej strony
Tak samo. To samo. Bardzo prosty węzeł zderzakowy. Nad wodą bardzo szybko można go wykonać. I naprawdę jest bardzo mocny. Teraz zaciągamy. O, proszę. On się sam, dlatego się nazywa zderzakowy. On się, sam dobija. Dociśnie. I tak połączone. I tak połączona żyłka jest. Połączone żyłki są bardzo wytrzymałe. Rusza się, jak nie ma wiatru? Nie, nie. Jak wygląda? Płyta. Albo jak co jeszcze? Jak podłoga. Jak równa podłoga, jak co jeszcze? Jak sufit. Ale była płaska. Jest zupełnie płaska. To uwaga, próbuję z wami zrobić taką przezroczystą, naciągniętą taflę. Mamy? Udało się? Okej. To teraz posłuchajcie, nie naciągamy, zwalniamy trochę. I za moment pojawi się pewna muzyka, która nam podpowie, co z tym morzem po kolei będzie się działo. Będzie wpływają do podrywki. Podrywka idzie do góry. Łap, łap, które spadają. Nie, spadało się. Dobra, dwie udało mi się złapać.